Radnemu udzielam głosu panu radnemu Jarosławowi Cidorowi. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry państwu, panie prezydencie, panowie prezydenci, panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo. Na początku to tylko, panie prezydencie, głos wsparcia dla pani Krystyny Leśniewskiej, gdzie na temat tych przystanków już rozmawiałem z panem dyrektorem Grzegorzem Pająkiem, z panem prezydentem Pawłem Adamowem w trakcie przebudowy ulicy Kleczewskiej. To już są praktycznie 2 lata. Wtedy ta przebudowa trwała i ten temat nadal nie jest załatwiony. Kolejna rzecz, panie prezydencie. W raporcie swoim wymienił pan, że muszę sprostować, że będziemy pierwszym miastem, które będzie miał autobus wodorowy w Polsce. Nie jest to prawda z uwagi na to, że już dzisiaj taki autobus wodorowy wyprodukowany przez grupę Polsat Plus, Nesobus, od dzisiaj normalnie kursuje, pani radna Kosińska. Proszę przeczytać artykuły. Autobus ma długości 12 metrów, zabiera 93 osoby, w tym 37 miejsc siedzących. Kolejna sprawa, co do raportu. Już tutaj pewne liczby pan radny Eltman wymienił. Ja na komisji powiedziałem tą liczbę 1425, czyli po raz kolejny zmniejszenie liczby mieszkańców w stosunku tylko do roku 2020. Panie prezydencie, co dalej? Co dalej? Ta liczba co roku jest coraz mniejsza. Co z miejscami pracy? Mówię tutaj o zwolnieniach, które są w tej chwili w ZEPAK-u i w KWB. Nie są to zwolnienia grupowe, gdyż szefostwo tej firmy robi to w sposób, można powiedzieć, inteligentny, aby nie dopuścić tutaj do mówiąc kolokwialnie, zamieszek. Kolejna rzecz, ulica Kleczewska. Ulica Kleczewska, której zakończenie miało być 30 października 2020 roku, rozliczenie do końca roku. Mamy połowę roku 2022. Temat nadal nie jest zakończony. Ale więcej w stosunku do ulicy Kleczewskiej. Dlaczego? Bo jest to, jak pan wie, panie prezydencie, fragment nowego przebiegu drogi DK25 z roku 2010, który od ronda dużego za Międzylesiem, ta droga miała być skierowana w prawo za Maliniec. Praktycznie ta droga jest bardzo dobrym łącznikiem szybkiego przedostawania się mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi do Konina i ewentualnie odwrotnie. Oczywiście z tej drogi korzystają również z rozjazdów wewnętrznych mieszkańcy Międzylesia lewej i prawej części. I tutaj taka, myślę, że pan Bartoś Małaczek nie będzie tutaj na mnie obrażony. Pan radny Bartosz Małaczek złożył interpelację w sprawie zmiany organizacji ruchu, a ja wniosek w związku z remontem mostu na ulicy Przemysłowej, który się odbywa również w ubiegłym roku nad linią kolejową E20. No i dostaliśmy taką odpowiedź, jaką dostaliśmy. I zadzwonił do mnie kolega Bartek i pytał się mnie, dlaczego tak się upieram za rondem na wysokości ulicy Brunatnej, panie prezydencie, które również miało być wykonywane w poprzednim roku. Otrzymaliśmy na to pieniądze rządowe w kwocie ponad 2 milionów złotych. Nie mieliśmy reszty, żeby dołożyć. Zimą miał być rozpisany przetarg, z tego co pan mówił, w połowie roku. Jak wiadomo, do tego nie doszło. I kolega Bartek zapytał się mnie, panie prezydencie, dlaczego ja się tak upieram? Czy nie lepiej iść od razu od tego dużego ronda w prawo za Maliniec?
A ja mówię, no jestem z Bartkiem od dawna na ty. Mówię, Bartuś, a czy wiesz, ile to kosztuje? Około 130-150 milionów. To od razu powiedział, Jarek, to ja wiem, dlaczego ty tak za tym rondem się upierasz. I dlaczego o tym mówię, panie prezydencie? Jest to najlepsza alternatywa, aby to rondo wybudować, aby samochody ciężarowe odciążyły wreszcie Konin, centrum miasta, ulicę Przemysłową od Warszawskiej, piąte osiedle, Niesusz, aby mogły wyjechać normalnie w Malińcu. One, gdyby DK 25 była wykonana, wyjechałyby za Malińcem. No niestety tej możliwości nie ma. Dlatego cały czas w poprzedniej kadencji mówiłem o tym rondzie. Pieniądze się rozeszły, pieniędzy nie ma. Kolejna rzecz, panie prezydencie, no otrzymaliśmy również pieniądze na stadion, ja już tutaj o tym nie będę mówił, kolejny przetarg rozpisany. I można zakończyć, panie prezydencie, takim powiedzeniem, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? To tyle. I z tego, co widzimy my wszyscy, wcale nie będzie lepiej. I co pańscy zastępcy mają zamiar w przyszłości, przynajmniej w najbliższym roku, z uwagi na to, że rok na budżet na 2022 praktycznie jest uchwalony, nie wiadomo, mówię w najbliższym roku, nie wiem, jaka będzie sytuacja, bo jak państwo wiedzą, mówi się dużo o zmianie wyborów samorządowych i tak dalej, do tego nie chcę się w ogóle odnosić, ale no z tą perspektywą, aby rozwiązać ten system komunikacyjny, a przede wszystkim ściągnąć inwestorów do tego miasta, bo sprzedaż działek, o którym również było głośno, do niczego na chwilę obecną, panie prezydencie, nie doprowadziło. A mógłbym, mam to tutaj, panie prezydencie, był pan wtedy przewodniczącym klubu Platformy Obywatelskiej, gdzie, przepraszam, sesja absolutoryjna 27 czerwiec 2012 roku, gdzie mówił pan również o terenach inwestycyjnych i miejscach pracy, których po prostu w Koninie brakuje. Stopa bezrobocia w Koninie, panie prezydencie, rośnie i będzie rosła. I mam takie pytanie, w jaki sposób miasto przygotowało się do prywatyzacji KWB Konin? Do prywatyzacji, o której było wiadomo już od wielu lat i która przyniesie zdecydowany wzrost bezrobocia na rynku pracy w Koninie. Panie prezydencie, od tych słów minęło prawie 10 lat. Ja naprawdę chcę pana wspierać, chcę być partnerem do rozmów. Jestem w stanie w wielu rzeczach pana popierać, ale proszę pamiętać, że też wiem, jakie sytuacje tutaj w Koninie były, o czym rozmawialiśmy, jakie były plany, bo naprawdę to, co powiedział radny Eltman, miasto się zwija i tak dalej po prostu nie może być i muszą być podjęte konkretne działania. Radny Eltman wspomniał też o zadaniach osiedlowych. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Tylko jak wiemy, już jedno zadanie praktycznie z tego programu, które czytałem 29 grudnia na sesji panu Tadeuszowi Pigule, bo mówił tutaj o Niesuszu, już praktycznie wypadło, a nie wiadomo, jak to po prostu będzie dalej z obecną sytuacją, jaką mamy, jeżeli chodzi o inflację, o wojnę, o rosnące ceny i tak dalej. Dziękuję.